Witaj mężu, witajcie widzowie w poniedziałek. Jak się czujesz, powiedz? Jako tak, po japońsku. Właśnie. Wiecie, generalnie znowu mieliśmy ciężką noc, znaczy głównie Błażej miał ciężką noc i trochę wstał, obolały, niewyspany, obolały. A teraz mamy zadanie, to o czym wam mówiliśmy w poprzednim vlogu. Jedziemy do miasta kupić Błażejowi buty i przy okazji też pewnie załatwimy kilka innych rzeczy, bo też mleko dla córki nam się kończy, więc podjedziemy do Dansa. No i jeszcze chyba wejdziemy do Dealsa, żeby... Co my mamy dziś ogarnąć? A, bardzo prozaiczną rzecz, szczotkę do kibla. Tak jest. No wiecie, no jakby życie, życie, nie? Dokładnie. Tak, tak ostatnio zapalczywie czyściłam kibel, że złamałam, więc potrzebujemy nowej. No i pogodę mamy fatalną. W dalszym ciągu jest sztorm Caitlin, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz po prostu leje. Już takiego wiatru jako takiego chyba nie ma, nie? Jest w miarę ciepło. Tak, tylko... Na tą porę roku. I zazwyczaj jak jest deszcz, to raczej jest tak ciepławo. Już tak bliżej wakacji. No, tylko po prostu... Jest jak jest, po prostu no, daje mocno z nieba. No bardzo pada, bardzo. Tak więc podobno jutro już ma nie padać, bo jutro już ja będę odprowadzała naszego syna do przedszkola. Więc chciałabym, żeby nie padało. Gorzej z środą, bo widziałam, że prognozy na środę są troszeczkę gorsze, no ale to się będziemy martwić, jak już będzie się czym martwić. A tymczasem droga przed nami. To co, tamte wygodniejsze? Nie, o dziwo, te są wygodniejsze. Ale wygodniejsze niż te Adidasy? Tak, bo one mają ten memory foam. Do wyboru mamy jeszcze Adidasy. A woziliście kiedyś buty na patelni? No to ja. Są mi się z typowo irlandzkimi imionami. Zobaczcie. Connor. Ifa. A to nasza córka. To jest chyba Quifa. Ja to nawet nie wiem. O, zobaczcie. Tak, to są wszystko typowo irlandzkie imiona. Wszystkie kasy zablokowane, samoobsługowe, żeby pani się nie nudziły. To ucho nie chce mi się do końca odetkać, więc przyszliśmy do Woodsa, żeby może znaleźć jakiś spray na ucho. Ceny bardzo słabe, jakieś takie na przykład, wiecie, tie-dye za dychę, ale to no kiepsko, kiepsko. To jest to, o czym ja mówiłam, zobaczcie, sukieneczka 03, fiolowa, nie ma budziaka w środku, a takiego noworodzia. To jest właśnie polska półka w Dansie, jak widzicie, no za dużo tutaj nie ma, ale co nieco można znaleźć, Kubusia na przykład. Nie wiem, co dzisiaj jest, czy jakaś retrogradacja, czy inne zaćmienie, ale po prostu ciężki dzień, ciężki dzień. Przyjmijmy, że nasza córka ząbkuje, generalnie nie wyspali się oboje, no bo wyciągnęliśmy ich i przecieraliśmy po mieście i to tylko i wyłącznie o to chodzi. Pokażę wam nie wszystko, co kupiliśmy, ale większość. Jeżeli chodzi o buty, no to Błażej pokaże wam sam, które buty wybrał. Na przebitkach mogliście widzieć, że zdecydowaliśmy się na buty dla naszej małej gwiazdy. To są buty przyszłościowe, dlatego że ona ma bardzo małą stópkę. Na chwilę obecną ma tak rozmiar 18-19, a to jest rozmiar 21. No i bardzo mi się te buciki spodobały i tak po prostu ostatnio też naszemu synowi kupiliśmy Nike. I ja jestem z tego pokolenia i z tych czasów,
że mnie się kojarzą buty typu właśnie Adidas, Nike jako buty markowe, takie, które nosiły raczej bogatsze dzieci. Ja takich butów w dzieciństwie nigdy nie miałam. Pierwsze markowe buty Adidasa miałam w liceum i to też dlatego, że mój wujek przez jakiś czas prowadził sklep z obuwiem sportowym i potem oni z tego rezygnowali. I odkupiłam je od niego po prostu w bardzo okazyjnej cenie. A teraz, no to wiadomo, już troszeczkę inaczej to wygląda i tych butów i my mamy więcej. I tak sobie pomyślałam, że fajnie, że żeby dzieciaki też miały i skoro kupiliśmy pierwsze Nike synowi, też właśnie nie jakoś za bardzo duże pieniądze, bo za jego Nike daliśmy chyba 20 euro. No to jak byliśmy już w tym sklepie, to mówię, a wybierzemy też coś dla niej. I wybrałam jej takie buciczki. One są szerokie, na rzepy, mają taką bąbelkową podeszwę. Mam nadzieję, że to się będzie dobrze sprawdzało. Kurczę, nie wiem. One się nazywają Grand Court 2.0. Są po prostu urocze, tak? Tak więc jeszcze troszkę czasu minie, zanim ona będzie w nich chodzić, bo na razie, tak jak mówię, po pierwsze jeszcze dopiero stawia swoje pierwsze kroki, a po drugie, no jeszcze jest troszeczkę czasu, tak? Tak więc... Takie kiutaśne adidaski kupiliśmy na przyszłość. A nawet to pudełeczko po prostu malunie jest takie słodkie. A nie wiem, rzeczy dla dzieci to naprawdę. No i byliśmy w Dillsie, a tam jak wiecie jest taki spory dział Pepco, więc tam też widzieliśmy z Pepco, jeżeli chodzi o ciuchy, kilka rzeczy. Mieliśmy dla nich obojga kapcie, dla niej oczywiście przyszłościowo, no bo to był najmniejszy rozmiar, jaki był możliwy. Dla niego znowuż też przyszłościowo taki rozmiar następny, dlatego że tego typu kapcie, czyli takie miękkie z tą podeszwą antypoślizgową, bardzo trudno jest tutaj dostać. Ja nie lubię tych kapci na takich grubych gumach z taką wielką ilością pianki w środku. Uważam, że te dzieci nie potrafią w tym chodzić, w ogóle jest to niewygodne, nie. Te są najlepsze, bo to są takie grube skarpety po prostu z antypoślizgami. Tak więc z serii Harry'ego Pottera były przecenione na 2,5 euro, więc obojgu wzięłam. To był najmniejszy rozmiar, jaki był, to było 23-26, także no, poczekają troszkę jeszcze. No i dla naszego syna 9-12, czyli tak na dobrą sprawę największy, jaki był. A to jest tak naprawdę rozmiar, który on częściowo już nosi, ale jednak te, które są 9-12, no to jeszcze mają zapas, że tak powiem, są luźne na niego. Wzięłam mu też skarpetki z Kung Fu Panda, dlatego że wszystkie skarpetki zaczynają być na niego za małe. Te skarpetki kosztowały 3 euro i tutaj mamy trzy pary i właśnie wiecie, tu jest, te są takie właśnie w Kung Fu Pandy. Te są chyba po prostu, nie, tu też jest panda i na tych ostatnich też jest panda. No wszystkie są z pandą. O, no, przy okazji urwałam, no, ale to nie szkodzi. Dla naszej gwiazdy wzięłam dresik, taki na teraz, bo po pierwsze mi się spodobał. 7 euro za ten dresik. To nie były zakupy z żadnej przeceny, jeżeli chodzi o te ciuchy dla niej. Jest beżowy, właśnie tutaj ma taki kwiatuszkowy, wiecie, element ptaszka, gołębia może. I tutaj są spodenki. Generalnie ciuchy z Pepco raczej są mniejsze niż większe, jeżeli chodzi, wiecie. Tak jak to z rozmiarówką bywa, macie 80 i w każdym sklepie ona inaczej wygląda. I te w Pepco są raczej mniejsze, bo jakby przepięliśmy się już u niej w końcu na tą 80, ale jednak sporo tych rzeczy jest dla nią dalej za dużych. Więc dresy wszystkie ciągle jej poprawiam, bo te nogawki wchodzą na pięty, bo jej spadają te spodnie, tak więc stwierdziłam, że próbujemy z tym, bo wydaje mi się, że po prostu będzie bardziej jej pasował, będzie mniejszy. No i jest przeuroczy, te serduszka na kolankach. Super! No i pamiętacie mój wywód na temat sukienek z bodziakami wszytymi w środku? No to wzięłam właśnie jej dwie sukienki, bo znalazłam dwie sukienki z bodziakami wszytymi w środku. Następny rozmiar, czyli 12-18 i to taka bardziej letnia sukieneczka, bo to jest bodziak z krótkim rękawem, ale w sumie jak się zarzuci coś na to, to wiecie, zimą też można założyć, nie ma problemu. Tiulowa i ona, nie wiem, dziś się chyba metka urwała, ale wydaje mi się, że ona była za 5 euro, albo za 6 euro, coś ten deseń i właśnie za 5 euro jest też na 12-18 z bodziaczkiem, taka w myszki urocza, tak więc no mówię, dlatego, że były z bodziakami, stwierdziłam biorę, bo ciężko jest właśnie znaleźć te sukienki z bodziakami, a one są najwygodniejsze. No i to było na tyle, jeśli chodzi o ciuchy, nic więcej nie kupiłam, bo też no bez sensu, nie chciałam aż tyle. Bo wiadomo, oczy, to wiecie, oczami kupuję wszystko,
ale też trzeba trochę rozsądniej do tematu podejść. Błażej sobie pierze koszulę, chyba wam o tym wspominałam. I będziemy je chować na strych częściowo, bo on tych koszul ma całkiem sporo. Nie ze wszystkich teraz korzysta, więc kupiliśmy dwa worki próżniowe, jeden taki troszeczkę mniejszy, drugi większy, żeby właśnie odessać, wrzucić na strych. Kupiłam sobie też dwa kwiatki do czyszczenia. One są trochę stylizowane na tych Scrap Daddy. Ja po prostu nie mogę teraz, nie bywam w miejscach, gdzie można kupić Scrap Daddy. Nie trafiam na niego, dlatego właśnie wzięłam te, bo najbardziej lubię Scrap Daddy po prostu. No ale niestety chwilowo po prostu ani nie byliśmy w Home Store, no jakoś tak nie jest nam po drodze, tak więc wzięłam to. Skończyło nam się też Oxy Action, którego ja sporo używam, jeżeli chodzi o odplamianie, chociaż z Polski i jutro będzie paczka z Polski. Zamówiłam sobie to mydło galwasowe w płynie, chyba dwie butelki. Widziałam je na storce u Oli, u Olura i właśnie stwierdziłam, że zamówię. Zobaczymy, jak to nam się będzie sprawdzało. No a reszta to są, słuchajcie, po prostu pochłaniacze wilgoci. Mamy takie mniejsze. A nie, to jest wszystko, tak, nie, to są różne. Takie mniejsze są, tutaj są, jest dwupak i są większe, takie o. One były chyba po 2 euro. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o nasze zakupy. Kupiliśmy też patelnię, którą wam pokazywałam, ale okazało się, że wiecie, zakupy z dziećmi to czasami jest trudna sprawa i po prostu nie zwróciliśmy uwagi, że one nie są na indukcję, a my mamy niestety kuchnię indukcyjną. Będzie trzeba tą patelnię zwrócić, nad czym bardzo ubolewamy, bo nie chce nam się tam znowu jechać. No ale cóż, muszę Błażejowi pokazać ten rachunek, bo wydawało mi się, że na pudełku było napisane, że jego buty będą kosztowały 57 euro, a na rachunku jest 65, także no troszkę słabo. No ale cóż, niech będzie. Dobra, pakuję się i zabieram to, co mam zabrać na dół, to co zostaje tutaj, to zostaje tutaj, do szafy powieszę i o! Pochwal się, jakie wybrałeś, bo tych w sumie nie było widać na filmie. Nie, nie było widać na filmie. Widzicie, jaki obuw ma mój mąż? Jeszcze do tych dresów, które dzisiaj ma, no fantastycznie pasują. Skarpeta kolorowa, wszystko się zgadza. Ale tak jak mówię, zobaczcie, na opakowaniu jest napisane 57 euro, a ja znalazłam cenę na Paragonie, że zapłaciliśmy 65. No i w związku z tym, że tą patelnię trzeba jechać zwrócić, to myślę, że tą sprawą też się zajmiemy, no bo to bardzo niefajnie. Wiecie, my się śpieszyliśmy, dzieciaki, to tamto i nie zwróciliśmy na to uwagi przy kasie, ale nic straconego, tak mi się przynajmniej wydaje. To co, jutro idziesz do pracy w nowym obuwiu? Jasne, potrzebuję. Bardzo dobrze. Nie, bardzo ładne są, bardzo mi się podobają. Najważniejsze, żeby były wygodne. I są. Witajcie, nasza irlandzka pogodynka, której się przesunęła chustka, ale dzisiaj z tą chustką naprawdę, ja nie wiem. Donoszę uprzejmie, że pogoda dzisiaj jest ładna. O, taka ładna. Troszeczkę chłodno, jest chłodniej niż myślałam, że jest, ale spoko, damy radę. Starszak odprowadzony, natomiast ja jadę teraz położyć córkę na drzemkę i zrobić to, co mam zrobić, jak to zwykle podczas tego czasu, kiedy jestem wolna w pewien sposób. Dawno nie było stylóweczki, więc dzisiaj jest szybka stylóweczka, bo przy tej pogodzie mam po prostu w miarę okej humor, więc chciałam wam pokazać, co jestem ubrana. I teraz po kolei. Kurtkę mam z Bonprixa, chustę mam z Bonprixa, ten sweter jest z Uli Popken. Buty to są te nowe buty z Pumy, które wam pokazywałam w poprzednim vlogu, a spodnie to jest stara kolekcja Ewy Zakrzewskiej Ewokracji dla Biedronki. No i oksy 2 euro w H&M-ie. Mamy paczkę z Polski i zainteresowanie paczką z Polski, jak widzicie, jest wielkie. Ej, dzieciaki, bo ona brudna jest! Nie klepać! Trzeba będzie łapki umyć. Rozpakuję ją teraz. Mój ulubiony dzień! Rozpakowałam tą paczkę i pokażę wam szybciutko, co przyszło. Oczywiście nie pokażę wam wszystkiego, co było w paczce, bo to bez sensu. Pokażę wam natomiast kosmetyki, które sobie zamówiłam. Teraz tak. Używałam odżywki z Eveline. Ona się chyba Revelash nazywa, czy jakoś tak.
nigdzie nie mogę tej odżywki z Eveline znaleźć w necie i wiecie, ja nie używałam odżywek, na pewno, no wiecie, ciąża plus karmienie i w międzyczasie się okazało, że nie wiem, jakoś magicznie zniknęła, więc zamówiłam sobie tą i mam nadzieję, że będzie spoko, bo zużywam tą swoją z Eveline ostatnią, która mi została i w końcu zaczynam widzieć swoje rzęsy, no ale wiadomo, że jak przestanę, no to to wszystko wypadnie, tak więc chciałam mieć kontynuację. I nie mogłam znaleźć, więc zamówiłam to. Kosmetyki z Eveline, o których Wam mówiłam, czyli ta konturówka, która jest dupem Charlotte Tilbury i bronzer. I oczywiście brązowy liner, bo chciałam brązowy liner, bo mi się kończy taki z Benefitu, który mam. I zamówiłam sobie jeszcze serum. My lubimy właśnie, wiecie, zużywamy na bieżąco takie rzeczy. I też nowy krem do oczy przeciwzmarszczkowy, przyda się, wiecie, my się zbliżamy do 40. No i słuchajcie, wrzuciłam sobie, bo brakowało mi do darmowej dostawy w Smarcie i była ta maseczka i sobie ją wrzuciłam, bo ona jest jakaś wiralowa podobno. Tak więc to mam. No i też chcę sobie wymienić kolczyki, które mam w prawym, jeden w prawym, jeden w lewym uchu, zobaczymy. W każdym razie zamówiłam właśnie takie delikatniejsze tym razem. Ja zawsze zamawiam właśnie w sklepach piercingowych gdzieś tam na Allegro i sobie to mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj samej wymienić. Zamówiłam też książki dla naszej córki, dlatego że chcę z nią teraz więcej czasu spędzać właśnie na ćwiczeniu, żeby też mogła, wiecie, miała szansę zacząć mówić tak, jak nasz syn miał zaczął mówić, chociaż wiecie, to nigdy nie wiadomo. W każdym razie chcę z nią troszkę więcej czasu nad tym spędzić i znalazłam takie dwie książki, Gili Gili, słówka z ostatniej chwili i może te ilustracje nie są najładniejsze, ale tutaj są właśnie bardzo fajne takie, wiecie, tuli tuli, dzidzia, no wiecie, takie proste słowa, od którego chcemy zacząć i jeszcze tutaj jest świat dźwięków, gę, gę, kra, wiecie, również takie same dźwięko naśladowcze, tak więc to dla niej kupiłam, żebyśmy mogły razem spędzać przy tym czas, no i zamówiłam jej też paputki. Mamy też drugie, ale to są te takie mikro, wiecie, zobaczcie jakie są malunie, to jest moja dłoń. Natomiast no niestety są nie do końca, więc już zrobiłam zdjęcie i zaraz będę wysyłała. Zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób reklamację uznają. Wiecie, jakby no nie odeślę, no bo jak mam to zrobić, mogłabym to odesłać dopiero w czerwcu, jak wrócimy. No ale no troszeczkę słabo. Nie wiem też, czy te, pomimo tego, że one są na długość stopy są dobre, ale nie wiem, czy ją za bardzo ta guma nie pije tutaj, czy po prostu tej gumy troszeczkę nie będziemy musieli poluzować. No zobaczymy, jak się sprawa rozwiąże po prostu. No i tak jak Wam wspominałam, zamówiłam też to mydło galasowe, tak? Tylko, że w takiej formie płynnej. Mamy dwie butelki, no pokazuję Wam jedną. No i będziemy testować. Kompletnie zmianę pogody, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo wczoraj o tej porze nie musiałam odpalać lamp do malowania. Mam bardzo wysuszoną skórę i stękające towarzystwo. W zamówieniach moich z Polski były próbki i teraz użyłam sobie te z Sylveco. To jest druga część tej próbki. Krem nagietkowy, ale powiem Wam, że on jakoś super fajnie nie pachnie. Jest taki zapach bardzo naturalny. A to nie to, że jest nieprzyjemny, tylko po prostu jest naturalny. Zużyję całą tą próbkę, bo normalnie czuję, jak moja skóra pije wodę. Tak więc biorę się za malowanie. Trzeba kolejny dzień rozpocząć. Normalnie byłby to ostatni dzień w pracowym ciągu Błażeja, no ale ponieważ mamy zmianę w tym tygodniu, no to idzie jeszcze jutro. O. Warunki są ciężkie. Make-up mam zrobiony sobie. Pierciu, normalnie, naprawdę mam dzisiaj ciężkie warunki. Postanowiłam, że z Wami użyję pierwszy raz tej konturówki tutaj. Ja nie mam porównania do Charlotte Tilbury, żeby była jasność, także po prostu kolor mi się spodobał. Stwierdziłam, że jest okazja, to sobie ją zamówię. Jeszcze jakby te taśmy chciały schodzić tak jak należy, a za bardzo nie chcą. Ja chyba się tym potem zająć, nieważne. W każdym razie spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda. Ostatnio coraz częściej obrysowuję sobie te usta. Dalej czuję się w nich jak klaun, ale już jest lepiej. Być ładna jest ładna.
Dobra, mistrzem w nakładaniu konturówki nie jestem, ale tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze teraz sobie damy na to mój ukochany olejek, czyli błyszczyk z Essence. No powiem wam, że podoba mnie się to. Podobuje mnie się bardzo. Użyłam sobie też pierwszy raz tego brązowego linera. To jest z tej linii Varieté. I powiem wam, że on jest... On ma pędzelek. On nie ma gąbeczki, tylko ma pędzelek tak jak wtedy ten Precise coś tam, bo oni mają taki czarny Precise coś tam. I o, tutaj łapka. Łapka do podtrzymania. Tylko, że ten, przynajmniej na razie, ma idealną ilość produktu na sobie. Tamten mi zaczynał się lać po jakimś czasie. Zobaczymy, jak będzie z tym, ale jestem bardzo zadowolona. Nie przetestowałam jeszcze dzisiaj tego bronzera. To może zrobimy jutro, zobaczymy, ale tak. To by było na tyle, jeśli chodzi dzisiaj o moje malowanie. Jestem gotowa, znaczy muszę się jeszcze tylko potem ubrać, ale twarz mam zrobioną na dzisiejszy dzień. Ty się chcesz umalować? Może tak. Może tak? A co byś chciał sobie umalować? Ten bronzer. Bronzer byś chciał? Poczekaj, a może być ten? Zobacz, tutaj mam taki. Może być taki? Może być taki. Czekaj, tym pędzelkiem? Tym pędzelkiem. No to czekaj, mama tutaj pyk pyk zrobi. Zrobimy ciach, 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 ciach. Ale pięknie jesteś umalowany. Super.